Cześć, dziękuję za tak piękne wprowadzenie. Cieszę się, że mimo, że jest to już ostatni slot, jest was tak liczne grono. Ja co prawda zostałem już przedstawiony, ale wspomnę, że jeszcze oprócz prowadzenia SEO w ramach mojej agencji i rozwijania startupu Flobo, założyłem również taki sklep PBN Market, który oferuje różnego rodzaju publikacje w oparciu o blogi stojące na WordPressie oraz zająłem się taką inicjatywą, którą realizuję z pasją i która daje mi mega frajdę, to jest platforma do wymian barterowych. I te projekty się tutaj będą w oczywisty sposób przewijać, bo one się tak łączą w tym, co realizuję. Chciałem wam dzisiaj odczarować temat duplicate content i na początek bardzo gorąco chciałem wam polecić prezentację tego człowieka, Sebastiana Heymana, który również zajmuje się zawodowo SEO i podobnie jak ja tropi różne ciekawostki, dzieli się swoimi wnioskami z odkryć i tam macie QR kod do filmiku na YouTubie, który wam bardzo polecam, ponieważ Sebastian jakby przez 20 minut mierzy się z tym mitem SEO, przedstawia różne zaskakujące materiały, które wskazują na to, że duplicate content teoretycznie powinien szkodzić, a jednak jak się temu przyjrzymy bliżej, okazuje się, że jednak prawda jest zupełnie inna. Czy ktoś z was spotkał się w ogóle z pojęciem duplicate content? A kto z was słyszał o tym, że duplicate content szkodzi i obawia się go? O dobra, no to ostatnio coraz więcej słyszę właśnie tego typu historii, że to szkodzi. Drugi materiał, który wam polecam, to jest filmik, który nakręciłem z udziałem tych osób, które są wymienione tutaj w tej końcowej scenie. Oni dzielą się swoimi opiniami na temat duplicate content i to są ludzie również, którzy się zajmują zawodowo SEO. Także można posłuchać, co mają do powiedzenia na ten temat. I to filmik jest pod takim wspólnym tytułem Rabini SEO i również pomysł na rabinów SEO powstał podczas jednego z WordCampów, kiedy doszło do wymiany zdań pomiędzy dwoma SEO-owcami. Ja byłem jednym z nich i stąd był pomysł na zbieranie właśnie takich informacji na temat tego, jakie panują opinie na temat różnych ciekawych tematów SEO-owych. Pytanie do was. Jakie treści są najczęściej powielane? Z czym można się najczęściej spotkać, tak? Jasne, to jest najczęściej. A coś wam jeszcze przychodzi do głowy? Tak jeden do jeden? Artykuły blogowe. Dobra, to ja odkryję to, co najczęściej można się spotkać. Teksty piosenek i akty prawne. No bez sensu byłoby zmieniać treść aktów prawnych, chociaż o ile w przypadku produktów mamy często takie zakusy, żeby zmieniać tę treść, żeby te opisy były unikalne, bo z takim mitem się spotykamy na co dzień, no to przecież w przypadku tekstów piosenek czy aktów prawnych nie będziemy tego robić. Nawet gdybyśmy mieli taką rzekomą karę otrzymać, bo to by było zupełnie bez sensu. Innym przykładem, który mi przyszedł wczoraj do głowy, związanym właśnie z udziałem w konferencjach i przesyłaniem opisów bio, jest fakt, że jeśli organizator konferencji prosi nas, żebyśmy przesłali notkę na swój temat, to nie będzie nas prosił o to, żeby ta notka była jednakowoż unikalna, żeby się nie powtarzała w innych miejscach, na innych konferencjach, w których braliśmy udział, prawda? Byłoby to bez sensu zupełnie. Więc teraz pytanie, czy Google indeksuje w ogóle powielone treści? Skoro to w jakiś sposób miałoby szkodzić, to te treści tak naprawdę nie powinny być indeksowane, nie powinny pojawiać się w Google. Ale tak jak na przykładzie opisów produktów,
Tak samo na przykładzie tekstów piosenek, tak samo na przykładzie aktów prawnych, te wszystkie treści znajdują się jednak w indeksie Google i nie da się temu zaprzeczyć. Są jednak sytuacje, w których Google unika indeksacji pewnego rodzaju treści, a jest to związane z błędami technicznymi. Błędy techniczne polegają na tym, że w niewłaściwy sposób podepniemy sobie na przykład domenę do katalogu, na którym trzymamy zawartość. Na przykład mamy zainstalowanego WordPressa. Zdarzają się takie sytuacje, że właściciel strony ma do dyspozycji kilka domen, wykupił sobie je, żeby nie podkupiła ich konkurencja i popełnia błąd w postaci skierowania wszystkich w jednakowy sposób do danego katalogu. Efekt jest taki, że jeśli wpiszemy dowolny adres, dowolną domenę, to zobaczymy tę samą zawartość, ale pod różnymi adresami. I przed takimi sytuacjami Google stara się bronić, bo jakby algorytm jest opracowany w taki sposób, żeby wybierać tę właściwą wersję. Jeśli Google nie wie, jaka jest właściwa, wszystkie pojawiły się jednocześnie, może dojść do pewnej problematycznej sytuacji, z którą się kiedyś mierzyłem. Właściciel strony miał 6 różnych adresów i fragmenty witryny były i pod każdym z tych adresów można było znaleźć fragmenty poszczególnych, fragmenty tej jednej witryny. One się nie powtarzały w indeksie, więc na przykład strona kontakt była, wyświetlała się pod jedną domeną, jakaś oferta wyświetlała się pod inną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudno było to odkręcić, doprowadzić do tego, żeby w indeksie pojawiła się tylko jedna strona. Więc to jest sytuacja, z którą Google się mierzy i nie jest to żaden ban, żadna kara, tylko spowodowanie, żeby w indeksie znajdowała się właściwa strona, właściwy adres. Jak z tym możemy walczyć? Zalecenie jest proste. Wszystkie alternatywne domeny przepinamy za pomocą przekierowania 301. Wtedy wpisując adres, znajdujemy się pod właściwym, pod tą główną domeną. Czy Google karze za powielone treści? Tak jak przed chwilą powiedziałem, nie jest to kara, jest to sposób obrony, a wszystkie treści można bez problemu znaleźć w indeksie. Właśnie, więc można nawet zapytać wyszukiwarkę Google, co sądzi na temat duplicate content. No i po przetłumaczeniu mamy tutaj informację, że zduplikowana treść nie stanowi żadnej podstawy do podjęcia działań, chyba że mamy do czynienia z treścią, która wprowadza w błąd lub manipuluje. A tego typu sytuacje zdarzają się wtedy, kiedy serwis na przykład jest tworzony tylko i wyłącznie po to, żeby za pomocą ściągniętych artykułów, nie dając dodatkowych korzyści dla użytkownika, na przykład zarabiać na reklamach. To są sytuacje, z którymi Google na pewno będzie walczył. Natomiast takie sytuacje, kiedy, tak jak powiedziałem, mamy sklep internetowy i kopiujemy sobie opisy produktów, jest to zupełnie naturalne i Google mówi o tym wprost. O tym przed chwilką powiedziałem. Przybliżę wam teraz strategię, która przyszła, którą opracowałem po badaniu, które przeprowadziliśmy w naszej agencji, kiedy szukaliśmy pomysłu na wzmocnienie wpisów blogowych. Przez zupełny przypadek odkryliśmy, w jaki sposób działają linki kanoniczne i to badanie jakby potwierdziło, że zduplikowany content nie szkodzi witrynie, ale wprost przeciwnie. I celem tej strategii jest właśnie doprowadzenie, żeby witryna zdobywała coraz to większą widoczność.
Tytułem wprowadzenia wyjaśnię Wam na początek, czym różni się link kanoniczny od zwykłego linka. Może ktoś ma jakiś pomysł? Ktoś może powiedzieć, tak? A technicznie, bo to link i to link. Zwykły link kanoniczny jest sugestią dla Google, z którą Google musi się zmierzyć i podjąć pewnego rodzaju decyzję. Natomiast przede wszystkim różnica polega na tym, że zwykły link znajduje się w sekcji body i jest klikalny. I również zawiera treść, która wpływa na, za pomocą której możemy wpływać na pozycję na daną frazę. Natomiast link kanoniczny znajduje się w sekcji head i w związku z tym klikalny być nie może. Również nie wstawiamy tam żadnych fraz, nie wskazujemy na jakie frazy artykuł powinien iść w górę. Wskazujemy tylko, że treści, które zamieszczamy na naszej stronie, na danej podstronie, ich oryginał znajduje się pod innym adresem. I ten adres podajemy właśnie w linku kanonicznym. Skłoniło mnie to do tego, żeby sprawdzić, co się stanie, jeśli takich publikacji skierujemy, wskazujących na oryginał, wykorzystamy większą liczbę. Postanowiliśmy puścić paczki publikacji po 20 artykułów, kopii 1:1. Dotyczyły one różnych artykułów na różne tematy, różnych blogów i wyniki okazały się bardzo zaskakujące. Najlepiej zareagowały treści z tak zwanej grupy IMIL, Your Money, Your Life, czyli te, które są związane z finansami oraz ze zdrowiem. Jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Ano taki, że jeśli publikujemy wielokrotnie dany artykuł i wskazujemy na źródło, to ten artykuł nabiera jakby większego autorytetu. Tak samo jak z linkami, które są wykorzystywane jakby na co dzień już od zarania strategii SEO. Natomiast linki kanoniczne nie są na co dzień wykorzystywane do tego typu technik, chociażby dlatego, że ludzie się po prostu obawiają publikować te same treści. Obawiają się tego sławnego duplicate content. Analizowaliśmy kilkaset wyników, to znaczy kilkaset artykułów, sprawdzaliśmy, jakie tam były wzrosty. Wzrosty były różnego rzędu, od, powinienem powiedzieć, czego dotyczy metryka w ogóle, o co chodzi z widocznością, ponieważ analizowaliśmy wzrosty widoczności. Metryka, która nazywa się widoczność, opiera się na liczbie fraz, na które wyświetla się strona w wynikach wyszukiwania. Czyli na przykład dana strona może się wyświetlać na 5, 10, 100 różnego rodzaju fraz. I za pomocą narzędzia Ahrefs po prostu zliczaliśmy, na ile fraz dany artykuł się wyświetla. I widzimy, że te wzrosty sięgały nawet kilkuset fraz. To były artykuły, które były opublikowane zarówno dopiero co, świeże, jak i mające po 2 lata. Zarówno w przypadku świeżych artykułów, jak i tych starych występowały wzrosty. Skąd brały się różnice? Do tego nie doszliśmy. W przypadku, kiedy puszczaliśmy te paczki artykułów
do wielu różnych artykułów na blogu, widoczność strony dosyć gwałtownie szła do góry. Końcówka tych wykresów, jakieś, można powiedzieć, nie wiem, jedna piąta ich szerokości, to jest strategia oparta wyłącznie na puszczaniu kopii artykułów. Ponieważ wszystkie inne możliwości już wcześniej wykorzystaliśmy, wszelkiego rodzaju optymalizację, link building, skupiliśmy się wyłącznie na publikacji kopii artykułów. W innych. Tak. Po 20 sztuk. I teraz pytanie, jak zdobyć linki kanoniczne? Taką zdrową metodą, którą chciałbym Wam polecić, to jest wymiana z innymi blogami. Czyli znalezienie jakichś partnerów, dla których Wasze artykuły będą atrakcyjne i artykuły i vice versa. Ich artykuły będą atrakcyjne dla Was. Żadna strona tutaj nie traci, obydwie zyskują. To jest przykład, gdzie artykuł ze strony Barter Market, czyli z tej naszej platformy, ląduje sobie na Flovo, czyli na blogu startupu do obsługi faktur. Jako ciekawostkę powiem Wam, że jeśli sprawdzimy operatorem hash dwukropek, co się kryje na witrynie z kopią, to w źródle zobaczymy oryginał. Taka ciekawostka, jak Google do tego podchodzi. Drugi sposób jest prostszy, można po prostu kupić takie linki kanoniczne. Niestety na chwilę obecną jedynym miejscem, gdzie można takie linki kanoniczne kupić, to jest mój sklep, więc... Przepraszam, ale to... Ale nie musicie wydawać pieniędzy na linki. Możecie się wymienić w barterze, oferując swoje usługi. Więc jeśli macie coś ciekawego do zaoferowania, to możecie takie linki pozyskać w taki sposób. Tak, mogą być. Tak, chodzi o to, żeby te serwisy, na których będziemy publikować, również rozwijać. Więc no, zachęcam do korzystania z tej pierwszej, z tego pierwszego wariantu i znalezienia sobie partnerów. Więc jako podsumowanie, duplicate content nie szkodzi i zachęcam do tego, żeby to przetestować, wypróbować. Powielony content wręcz może pomóc w osiąganiu widoczności Waszej witryny. No i zachęcam również do współpracy z innymi partnerami, bo w ten sposób bez wydawania pieniędzy możecie zwiększyć widoczność swojej witryny. Czy są jakieś pytania? Brawa wielkie, wielkie dla Tomka. Lecimy. Dobra, ale tutaj też, żeby się nagrało do... Ja mam takie pytanie. Jak ta prezentacja ma się do najnowszej aktualności dla tego... A możesz przypomnieć, czego dotyczy? Nastąpił duży korowy update. I następuje indeksację pejży, które nie mają podanych. Raz, korowych informacji. Dwa, jeśli zostały wygenerowane, powiedzmy, w późniejszym czasie, to mianowicie wszystkie kredyty przechodzą do źródła. To jest nowinka, która teraz wyszła, bo tu mówię, 5 marca tego roku. Jest wielki update korowy i zachęcam Ciebie, żebyś sprawdził strony internetowe po tym korze, żebyś przypadek nie miał tych wszystkich. Tak, rzeczywiście sprawdzam.
zauważyłem, że coś się dzieje i niektóre kopie znikają z indeksu, ale jak sprawdzałem w Search Console, Google podawał informacje, pokazywał, że nie ma informacji na temat danej strony. I wtedy zgłaszałem ją jeszcze raz do zaindeksowania. Nie wiem, czy to jest efekt właśnie tego update'u, ale widzę, że od jakiegoś czasu dużo się dzieje, jeśli chodzi o problemy z indeksacją. Duzi gracze, nie wiem, może kojarzysz taką osobę jak Jeff Coyne. To był jeden z głównych takich wiodących też w SEO. Oni właśnie mówią, że bardzo duża ilość powielanych kontentów lub wygenerowanych przez AI zostanie deindeksowana. Mianowicie Google prawdopodobnie dogadał się z czatem GPT i oni sobie wysyłają przez API, co zostało wygenerowane, a co nie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, czy są jakieś zaszyfrowane case-tony gdzieś między słowami. Nie wiem, to nie wiem, czy to spekulacja, czy nie. Mówię, jak mówi rynek. I po prostu trzeba na to mocno uważać. Jestem ciekawy, czy na przykład po indeksacji wielu takich stron część po prostu będzie tylko sukcesowała tą pierwszą i zachęcam wszystkich, żeby sobie nawracał. Może za następnym WordCampie będzie inne spojrzenie na tą sytuację po tym porowym update'cie i no, miejmy nadzieję, że nie będziesz miał problemu z tego powodu. Nie będę. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze czas na jedno, dwa pytanka, ale nie takie długie. Także ktoś jeszcze? Ręka do góry. Na rąk do góry. Okej, mamy? Jest? Ręka do góry. Czemu tak wysoko? Ja mam pytanie właśnie o treści generowane za pomocą AI. Czy planujesz taki eksperyment, żeby duplicate content, ale z treściami wygenerowanymi, bo zakładam, że robiłeś na bazie treści pisanych ręcznie, chyba że było inaczej. Wiesz co, nie planuję tego, dlatego że sceptycznie podchodzę właśnie do tych założeń, że penalizowane mają być treści tworzone przez sztuczną inteligencję. Dlaczego? Dlatego, że te treści są często wyższej jakości niż treści tworzone przez człowieka, przez copywritera, przynajmniej ja z takimi treściami się spotykam, przyjmując zlecenia na publikacje przygotowanych przez kogoś treści. Więc no, Google stawia raczej na jakość, a nie na automatykę. Nie jest przeciwko automatyce, jednak trzeba zgodzić się z tym, że wraz z popularnością, ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji musi indeksować więcej. Ale to nie znaczy, że on będzie bronił się przed treścią generowaną przez sztuczną inteligencję. Według mnie będzie ograniczał raczej niskiej jakości treści i promował te, które wnoszą nową wartość. Czyli zwykłe powielanie może nie wystarczać, jeśli nie dostarczysz czegoś dodatkowego, jakiejś własnej opinii, własnych przemyśleń, oceny na dany temat. Okej, dziękujemy bardzo, Tomek.